Witam Was, docent polskiemnibrowary.pl. Debiut miesiąca stycznia 2021. Chyba po raz pierwszy wybierany na Waszych oczach. I po raz pierwszy jest taka sytuacja, że w wyróżnieniach będzie zero. Niesamowita sprawa. Polski Kraft naprawdę obfituje w nowości. Jeżeli popatrzę na moje zestawienie debiutu miesiąca za grudzień 2020 i za luty 2021, to naprawdę jest mnóstwo ciekawych piw, ciekawych nowych pozycji na rynku. A ten styczeń to była jakaś taka dziura czasowa, dziura jeżeli chodzi o pojawianie się ciekawych rzeczy, ale na stole mamy kandydata do właśnie tytułu najlepszego nowego piwa za styczeń 2021. No i cóż, chyba nie jest to niespodzianką, że styl Porter Bałtycki już od 2 lat szanuje to święto Baltic Porter Day, wymyślone przez Masona. Jest to super sprawa, taka celebracja właśnie tego naszego polskiego, można powiedzieć, stylu, w tym polskie browary, nawet koncernowe, są całkiem dobre. Ostatnio robiłem starcie klasyków koncernowych i się okazało, że te piwa naprawdę są bardzo fajne. I myślę, że styczeń ostatnich lat to jest wyróżnienie, to jest tytuł, nie wyróżnienie, tytuł dla właśnie stylu Porter Bałtycki. Przypomnę, rok 2019 to nowość z browaru Trzech Kumpli, Porter Bałtycki. Rok 2020 to wymrażany imperialny Porter Bałtycki z browaru Podgórz od Łukasza Jajecznicy. No a teraz browar Bury, czyli browar umiejscowiony w Jaworznie. Porter Bałtycki z dodatkiem słodu wędzonego bukiem. Ja już piłem to piwo, teraz będzie to ostateczne potwierdzenie. Naprawdę super sprawa, żeby trochę tuningować ten nasz styl, żeby robić jakieś ciekawe dodatki na wędzonka w tym polskim bałtyckim porterze gra bardzo dobrze. No więc teraz ostateczne potwierdzenie. Mam nadzieję, że piwo spełni oczekiwania. Piłem je jeden raz. Teraz jest kolejna degustacja. Uważam, że to piwo było tym, które wywarło na mnie największe wrażenie w styczniu. I teraz sprawdzimy, czy będzie potwierdzenie tej wysokiej formy. Zatem lejemy. Tak jest. Prezencja fantastyczna. Od razu utworzyła się gruba czapa żółto-brązowej, drobniutkiej piany, więc wizualnie wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Patrzę pod światło, tak jest. Rubin opalizujący. Prezencja wyśmienita. Wąchamy. No ta wędzonka od razu rzuca się w nozdrza. To jest super sprawa, że mamy tą wędzonkę. Mamy oczywiście również śliwkę. Charakterystyczny aromat dla bałtyckiego portera. Śliwka suszona, wędzonka bukowa. No ten tandem jest nie do pobicia. Super. Wasze zdrowie. Nie ma rozczarowania. Smakuje tak jak za pierwszym razem. Czyli przede wszystkim dosyć niskie nasycenie. Gładkość tekstury. Piwo wchodzi po prostu jak eliksir, jak eliksir. No to jest rewelacja.
mamy delikatną śliweczkę, mamy delikatną wędzonkę, mamy goryczkę. To jest w ogóle coś niesamowitego. Goryczka w porterze bałtyckim? Jak najbardziej jest gorzkie. No ta wędzonka tutaj wspaniale gra. Zawsze powtarzałem, że wędzonka w porterze bałtyckim to jest ten kierunek, który trzeba rozwijać. A szkoda, że tak mało browarów to rozwija. Nie można nie wspomnieć przy tej okazji o browarze Widawa. Wojtek Frączyk, pierwsza nasza piwowarska gwiazdka, bodajże rok 2017. Pierwszy porter bałtycki właśnie ze słodem wędzonym bukiem. To piwo było niesamowite, no ale wiadomo, ta skala jest zupełnie inna. Ja myślę, że Wojtek robi te portery wędzone. Natomiast jeżeli chodzi o nowości, jeżeli chodzi o nowy strzał, nowy impuls na rynek, to piwo z browaru Bury, porter bałtycki, zdecydowanie u mnie uzyskuje tytuł debiutu miesiąca. Właśnie ku czci Baltic Porter Day i ku czci tuningowania naszych dobrych stylów, no ale niekoniecznie w stylu tuningowania w kierunku słodyczy, cukrzycy, pejstry, dodatków takich właśnie cukierniczych, tylko po prostu wędzonka. Bóg wspaniale się sprawdza w tym piwie. Świetne jest, naprawdę jest świetne. Bardzo żałuję, że tego piwa nie można dostać w Warszawie. Browar Bury poprosiłem, mówię, kurczę, gdzie można to piwo spróbować, żebym jeszcze raz ugruntował swoją ocenę. Browar Bury wysłał to piwo i to nie jest tak, że jak ktoś wysyła, to uzyskuje tytuł. Po prostu naprawdę mam wrażenie, że to piwo było tym, które wywarło na mnie największe wrażenie w styczniu. A tak jak mówię, w lutym już jest wielu kandydatów, wiele ciekawych piw pojawiło się na rynku, więc na pewno wyróżnienia, jeżeli chodzi o luty, będą. Natomiast to, co było w styczniu, należy do browaru Bury. Gratulacje, świetnie. Sięgnijcie po to piwo, warto.